Wyobraź sobie. Siedzisz w samochodzie. Jak co dzień wyjeżdżasz do pracy. Chwilę temu twojej żonie udało się po kilku minutach bezowocnych wysiłków oderwać od ciebie twoją córkę, która podejrzanie mocno tego ranka się z tobą żegnała. Ruszasz. We wstecznym lusterku widzisz dwie najbliższe twemu sercu istoty. Jedną z ciepłym uśmiechem na twarzy, a drugą ze łzami w oczach, które machają ci na pożegnanie. Sam uśmiechasz się do siebie w myślach. Pomimo, że jedziesz do pracy, twoje serce wypełnia szczęście. Masz przecież wszystko, o czym marzyłeś. Piękną żonę, w której jesteś zakochany bez pamięci, dwuletnią córeczkę, która świata poza tobą nie widzi, a w drodze upragnionego syna. Oczami wyobraźni widzisz, jak już za 2 miesiące słodko śpi w łóżku w swoim pokoju w domu, który niedawno wybudowałeś dla twojej rodziny. I pomimo, że pada deszcz, wokół jest mokro i ponuro, czujesz się spełniony i rozpiera cię energia. Energia, która sprawia, że mocniej naciskasz na pedał gazu. Zwłaszcza, że z głośników leci twoja ulubiona muzyka. Tyle razy myślałem, że to koniec, wiesz? Zacieram dłonie, pada śnieg, zaciskam dłonie w pięści. Ta iskra płonie gdzieś jeszcze, trzeba jeść. Wiem, że ten na drzewach śnieg jest tak samo zimny jak ten... Deszcz coraz mocniej pada. Kilka sekund później patrzysz na licznik. Widzisz 150 km na godzinę. Przechodzą cię ciarki. Przecież coraz mocniej pada deszcz. Na szczęście na najbliższym skrzyżowaniu pali się zielone światło. Ale co to? Na środku skrzyżowania pojawia się znikąd Volkswagen Passat. Skąd on się wziął? Krzyczysz w myślach w momencie, kiedy maska twojego samochodu wbija się w jego bok. Odbijasz się. Lecisz. Bokiem przelatujesz przez pasy. Normalnie w takiej sytuacji podziękowałbyś Bogu, że na pasach nikogo nie było. Ale przez twój umysł przelatują zupełnie inne obrazy. Nie. Nie całe życie, jak mówią w amerykańskich filmach. Ale strach. Strach o żonę. Strach o dzieci. Strach o kredyt na dom. Strach o twoją mamę, która ma tylko ciebie. Widzisz ich wszystkich, jak rozpaczają nad twoim grobem. Bo przecież zderzenia z tym betonowym słupem, który zbliża się w błyskawicznym tempie, nie masz prawa przeżyć. Chwilę później cisza. Ciemność. Tak wyglądał ten słup. Tak mniej więcej wyglądał mój samochód po zderzeniu z tym słupem. A tak wygląda moja żona i moja córka. Te trzy obrazy często pojawiają się w moim życiu. Od momentu, w którym wyszedłem ze szpitala. Do tego wypadku żyłem tak, jakbym był nieśmiertelny. Ta sytuacja uświadomiła mi, że w każdej chwili mogę odejść i że nie jestem na to przygotowany. I świadomość ta pomogła mi w podjęciu najważniejszych decyzji mojego życia. A ty? Kogo ty kochasz? Na kim ci zależy? Czyje życie oprócz twojego zależy od ciebie? Kto zasługuje na to, abyś troszcząc się o niego był przygotowany na każdą okoliczność? Kimkolwiek są twoi bliscy, zasługują na to, abyś zastanowił się nad tym przez chwilę. Teraz jest właściwy moment. Czas na drugą historię. To historia pewnego bankiera,
który kilka lat temu zrobił szybką karierę. Bankier ten urodził się i wychował na typowym blokowisku w jednej z mniej prestiżowych dzielnic Warszawy. W szkole uczył się dobrze. Na tyle dobrze, że dostał się na studia w prestiżowej uczelni. Już na drugim roku przyjęto go do pracy w jednej z najlepszych firm konsultingowych. W tamtych czasach to była wielka nobilitacja. Wielu kolegów z jego roku patrzyło na niego z zazdrością. Tym bardziej, że na początek dostał 3,5 tysiąca złotych brutto. Dla jego rówieśników były to potężne pieniądze. Na drugim roku studiów takie pieniądze to było spełnienie marzeń. Wytrwał tam 3 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że szybko przekonał się, że podliczanie słupków to nie jego bajka. Nuda. Poza tym miał ambicje. Chciał zarabiać przynajmniej 7 tysięcy złotych brutto. W związku z tym odszedł z firmy konsultingowej. Jego koledzy ze studiów z politowaniem pukali się w głowę. Zaczęli pukać się w głowę jeszcze mocniej, kiedy wysłał swoje CV do nowo powstałej firmy doradztwa finansowego. Zaczął pracę. 3 lata z rzędu był najlepszym doradcą finansowym. Po pewnym czasie jego szefowie sprzedali firmę i otworzyli nową. Też firmę doradztwa finansowego. Dostał propozycję, aby zmienić barwy. Zgodził się bez wahania. Czas pokazał, że każdy z wyborów, które do tej pory dokonał, to był najlepszy wybór. Dlaczego? Dlatego, że jego szefowie zaczęli uczyć go i pokazywać w praktyce swoim zachowaniem, swoimi wyborami. Dlaczego już od pierwszych dni kariery zawodowej warto zacząć myśleć jak przedsiębiorca. Sprzyjał temu też system wynagradzania. Niska pensja, zdecydowanie niższa niż w firmie konsultingowej. Pensja, która wystarczała tylko na wegetację i jednocześnie wysokie prowizje, ściśle uzależnione od wyników sprzedaży. Miał to szczęście, że już na początku swojej drogi zawodowej nauczył się, że etat to iluzja bezpieczeństwa, a dobry sprzedawca, który żyje przede wszystkim z prowizji, czyli rezultatu swojej pracy, zapewnia sobie finansowe bezpieczeństwo już na zawsze. Dlaczego? Bo dzięki swojej postawie, modelowi myślenia i zdobytym umiejętnościom zawsze zarobi na godne i dostatnie życie. Rezultat? Ten doradca finansowy został potem bankierem obsługującym najzamożniejszych klientów. W ciągu 5 lat pracy, ciągle zachęcany do wysiłku, pracując często po 14 godzin na dobę, podpisał z pomocą jednej asystentki ponad 600 umów kredytowych na łączną kwotę 450 milionów złotych. Został liderem sprzedaży. Ale z perspektywy czasu nie to okazało się jego największym osiągnięciem. Największym osiągnięciem jest to, że przekonał się na własnej skórze, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zwłaszcza w pamięci utkwił mu 2007 rok, kiedy wybuchł na całym świecie kryzys finansowy i szefowie wszystkich banków na polskim rynku zaczęli sobie zadawać tylko jedno pytanie. Gdzie i jak musimy ciąć koszty? I zaczęli zwalniać ludzi na potęgę. Jego szefowie sobie zadali inne pytanie. Kryzys? Dobrze. Jak możemy zarobić, pomagając naszym klientom? Wtedy na całe życie nauczył się jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie istnieje coś takiego jak trudny rynek. Nie istnieje coś takiego jak trudny klient. Istnieje tylko sprzedawca bądź menedżer, który zadaje sobie niewłaściwe pytania. Część z was zaczyna się domyślać, że bankier, o którym opowiadam od kilku minut, to stojący tutaj przed wami Marcin Panek. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że pewien czas temu spotkałem się z jednym z moich kolegów ze studiów, który wtedy razem ze mną rozpoczął staż w audycie. I w trakcie tego spotkania uświadomiłem sobie, jak bardzo się różni mój standard życia od możliwości moich rówieśników, którzy wtedy wybrali tak zwaną bezpieczną karierę na etacie. Oni cały czas marzą o tych samych rzeczach. Ja już 100% marzeń z czasów kończenia studiów zrealizowałem. Teraz mam kolejne, większe. Mam wygodny dom,
piękną żonę, która tutaj ze mną jest zresztą, dwójkę dzieci, równie pięknych. Jestem otoczony ludźmi, dzięki którym ciągle się rozwijam. Zwiedziłem kawał świata. Od kilku miesięcy buduję własny biznes i doskonale się przy tym bawię. W trakcie tego spotkania uświadomiłem sobie ważną rzecz, że wolność finansowa i standard życia, który osiągnąłem w wieku 33 lat, to nie rezultat zbiegu okoliczności, ale modelu myślenia i pewnej recepty na sukces, który się nauczyłem przez lata pracy, którą można sprowadzić do jednego krótkiego zdania. Naucz się myśleć jak prawdziwy przedsiębiorca, a nie tylko odniesiesz sukces, ale przede wszystkim zapewni sobie ciekawe życie i lifestyle, na który zasługujesz. No właśnie. Na czym polega lifestyle? Na czym polega prawdziwy lifestyle? Kilkoro z was pewnie sądzi, że lifestyle oznacza, że masz BMW Cabrio, że masz najdroższe garnitury szyte na miarę, że masz wielki dom, wyjeżdżasz na wakacje w egzotyczne miejsca, bywasz w ekskluzywnych klubach. Wielu pewnie uzna, że posiadanie wszystkich tych rzeczy niewątpliwie jest przyjemne. Ale jednocześnie wiem, że nie każdy z was tego potrzebuje. Moim zdaniem lifestyle to przede wszystkim świadomość, że może czuć się wolny. Lifestyle to świadomość, że tak rozwinąłeś swoje umiejętności, że zawsze pozwolą ci zarobić na utrzymanie siebie i swojej rodziny na godziwym poziomie. W końcu lifestyle to świadomość, że zapewniłeś sobie prawdziwe bezpieczeństwo finansowe, a nie iluzję takiego bezpieczeństwa. To jest najważniejsza rzecz, której się nauczyłem. Lifestyle, który daje ci bycie przedsiębiorcą, to jedna z najważniejszych rzeczy, które ty też możesz uzyskać. Wymówki czy rezultaty? Ten wybór należy tylko i wyłącznie do ciebie. Teraz zadaj sobie pytanie. Kogo kochasz? Czyje życie zależy od ciebie? Kto zasługuje na to, abyś ty również zaczął myśleć i działać jak przedsiębiorca? Dla kogo w twoim życiu warto nieustannie podnosić sobie poprzeczkę? Kimkolwiek są twoi bliscy, zasługują na to, abyś zastanowił się nad tym przez chwilę. I teraz jest na to właściwy moment. Historia o babci. Kilka lat temu wyprowadziłem się z mieszkania w budynku z wielkiej płyty na Chomiczówce, w którym mieszkałem razem z babcią i z mamą, by zamieszkać w kupionym na kredyt nowym mieszkaniu. Swoją drogą też na Chomiczówce. Miałem taki zwyczaj, że w każdy piątek wieczorem odwiedzałem mamę i babcię. Pamiętam, że mama całe życie ciężko pracowała, więc to babcia mnie wychowywała i to właśnie ją w mieszkaniu co piątek zastawałem. Zawsze siedziała w kuchni na krześle przy starym magnetofonie i słuchała radia. Moje przyjazdy ją bardzo uszczęśliwiały. Pytała, co u mnie, co u żony, czemu nie przyjechałem z córką, czy nie zjem lanek klusek. Jadłem przez całe dzieciństwo lanek kluski na mleku bez kożucha. Pycha. Uwierzcie mi, pycha. Jednak ja, pochłonięty swoimi sprawami, zawsze ucinałem rozmowę. W pamięci szczególnie utkwił mi jeden piątek, kiedy wszedłem jak zawsze do mieszkania, a babcia płakała, siedząc na swoim krześle. Podszedłem do niej i spytałem, czemu płacze. Babcia na to, że jak słyszy piosenkę, która leciała właśnie w radiu, to płacze. Bo ta piosenka przypomina jej mnie, przypomina jej okres, kiedy byłem małym chłopcem i całymi dniami czeka na tę piosenkę. Spytałem, czemu nigdy mi o tym nie powiedziała. Babcia na to, że próbowała, ale nigdy nie dała mi szansy. Kontynuując, powiedziała ze łzami w oczach.
nachyl się, wnuczku. Nachyliłem się, wtedy szeptem powiedziała: bardzo cię kocham. Jeszcze mocniej zaczęła płakać. Zacząłem płakać razem z nią i odpowiedziałem: babciu, też cię bardzo kocham. Wiesz, co się wydarzyło, jak wypowiedziałem te słowa? Poczułem się, jakbym zrzucił 100 kilogramów. Tego samego dnia kupiłem babci nowy magnetofon i płytę z piosenką, która leciała wtedy w radiu. Następnego dnia w sobotę, tak jak przez kolejne 39 sobót, przyjechałem do babci na śniadanie. Na lane kluski, na mleku, bez kożucha. Dlaczego 39? Bo w ciągu kilku miesięcy od tego zdarzenia babcia zachorowała na raka. A w ciągu kilku kolejnych zmarła. Te śniadania z babcią to najlepsza rzecz, którą w życiu zrobiłem. Wtedy też nauczyłem się najważniejszej lekcji w życiu. Powiedz to, kiedy jeszcze możesz. Powiedz twoim bliskim wszystko, czego nie powiedziałeś, a tak naprawdę chciałbyś powiedzieć. Powiedz wszystko, co myślisz. Wybacz, kochaj, przeproś, podziękuj. Powiedz, kiedy jeszcze masz szansę. Jakie wnioski płyną dla ciebie z tych trzech historii? Jakie wnioski płyną dla ciebie z opowiadań o chwilach, które stanowiły przełom w moim życiu? Oto pierwszy. Pamiętaj o jednym. Dzisiaj jesteś, jutro cię może nie być. Dlatego teraz wyciągnij notes, telefon i zapisz odpowiedź na pytanie. Przypuśćmy, że jutro mnie nie ma. Czyje życie zależy od tego, że ja żyję? Jaka jest jedna rzecz, którą w związku z tym muszę zrobić dzisiaj? I zrób to dzisiaj. I zrób to, jak wyjdziesz z tej sali. To jest ten pierwszy wniosek, który płynie z tych trzech historii, które odpowiedziałem. Pamiętaj, dzisiaj jesteś, jutro cię może nie być. Działaj. Jaka wartość płynie dla ciebie z drugiej historii, z historii o bankierze? Wymówki czy rezultaty? Pamiętaj, zawsze wybieraj rezultaty. Dlatego teraz zadaj sobie pytanie. Przypuśćmy, że wszystko ci musi wyjść. Przypuśćmy, że cokolwiek zrobisz, jesteś skazany na sukces. W którym kierunku byś zaczął rozwijać swoje życie? Czym byś się zajmował? Co byś zmienił w swoim życiu, gdybyś przestał się bać? Teraz wyciągnij kartkę, notes lub telefon i zapisz swoje wnioski. Zrób to bez względu na to, czym się zajmujesz, w jakim jesteś wieku, jaką masz sytuację finansową, jaką masz sytuację rodzinną. Wymówki czy rezultaty? Wybierz rezultaty. Teraz wykonaj pierwszy krok. Trzeci wniosek dla ciebie. Kogo kochasz? Na kim ci zależy? Kto w twoim życiu jest dla ciebie tak ważny, jak dla mnie była babcia, ale z różnych względów, na przykład ze względu na fałszywą ambicję, ze względu na źle pojmowaną dumę, nie powiedziałeś mu tego, co w głębi serca czujesz i myślisz. I zrób to dzisiaj, teraz.
3 skrzyżowania dalej, może być na to za późno. Zrób to dzisiaj, a gwarantuję, że ta chwila, ten moment stanie się przełomem w twoim życiu. Gwarantuję, że będziesz się wspominał, tak jak ja ten moment, kiedy wspólnie z babcią siedzieliśmy w milczeniu, słuchając tej piosenki. Już. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Dlaczego dzisiaj tutaj jestem w ogóle? Dlaczego opowiedziałem ci tak osobiste historie z mojego życia? Dlatego, że po studiach przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu, koncentrując się na niewłaściwych rzeczach. Zrobiłem błyskotliwą karierę. Spełniłem różne swoje zachcianki. Finansowo mogłem sobie pozwolić praktycznie na wszystko. Ale stosunkowo niedawno uświadomiłem sobie, że prawdziwe szczęście osiągasz wtedy, kiedy przestajesz koncentrować się na sobie, a zaczynasz dawać siebie innym. Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom, ale także anonimowemu człowiekowi, życie którego dzięki tobie stanie się pełniejsze, lepsze. Dlatego postanowiłem zrobić jedną rzecz. Przygotować książkę. Książkę pod tytułem Przełom. Książkę, która będzie zawierała autentyczne historie z życia, prosto z życia, które mogą zainspirować innych do tego, żeby zaczęli zmieniać swoje życie na lepsze. 3 historie już mam. Dzisiaj usłyszałeś. Stoi przede mną, przed nami spore wyzwanie. Bo w książce chcę ich mieć 21. Wyzwanie tym większe, że chciałbym tę książkę ofiarować innym w nowym roku. Ofiarować, tak. Bo cały dochód z tej książki zamierzam przeznaczyć na cele charytatywne, zgodnie z ideą TEDxa. Ofiaruj innym twoją historię. Podziel się z innymi historią, która stanowiła przełom w twoim życiu. Tą, która się wydarzyła w przeszłości, albo tą, która się wydarzy dziś, kiedy zainspirowany dzisiejszym spotkaniem postanowisz zmienić coś w twoim życiu. Wykonasz pierwszy krok. Może to twoja historia zmieni czyjeś życie. Może to twoja historia wywoła uśmiech na czyjejś twarzy. Może to twoja historia doda komuś otuchy. Jeśli się wstydzisz,
możemy opublikować ją anonimowo. I nie musi być ona długo. Ważne, aby płynęła prosto z serca. Ważne też, abyś napisał ją w ciągu tygodnia. Tylko wtedy zdążymy na nowy rok. Wejdź na stronę marcinpanek.pl i ją wyślij. Wiem, że to krótki czas, ale wymówki czy rezultaty? Pamiętaj, zawsze wybieraj rezultaty. Dziękuję.